Witam Was bardzo serdecznie w Santa Cruz w stanie Kalifornia. Jestem Perski i zapraszam Was na kolejny odcinek z American Truck Simulator. No właśnie, jestem już w drodze. Więc najpierw, tak jak tu mnie tradycja już na kanale, mamy troszeczkę punktów do przepisania. Więc tak, dostawa na czas. Delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości. Zastosowujemy. Dalej, zobaczcie, mamy 3 e-maila. I wszystkie oczywiście od tych złodziei z banku. No cóż, no kiedyś pewnie weźmiemy na kupno ciężarówki. To jest rzecz pewna. A teraz tak. Historia postępu. Trochę tak ładunków chyba było, wiecie. O, 16 ładunków tak naprawdę. No w sumie to... No tak, nie. 14 wychodzi, bo te dwa to były nasze pierwsze początkowe. To 14 ładunków. Okej. Dalej. Dzisiaj mamy na warsztat Kenworda W900. Jest to najwyższa kabina tutaj. Kolor biały, jak widzicie. 500 koni mechanicznych. Skrzynia biegów z retarderem 18-biegowa. Coś jeszcze? Cóż, może mapka. Ous. O. Widzicie? Już początek zepsułem. Ale mi smutno. No więc jeszcze raz, witam Was bardzo serdecznie, ale we Fresno, w stanie Kalifornia, a udajemy się do Santa Cruz. Lepiej? Lepiej. Wow. To się nazywa przyjęcie. I stres. Boże święty. Dobra, trudno, no to cóż, jeszcze raz, witam Was bardzo serdecznie w Fresno. Tak, raczej tu drogi zmieniać nie będziemy. Nie widzę potrzeby. Więc w ogóle zobaczcie, ile już mam procent odkrytej tej mapy. 34%. Okej. W ogóle, więc zobaczcie mniej więcej, ile tu tych miast jest odkrytych. O, tak to się właśnie zbierze. Jeszcze tylko tutaj dwa zostały miasta w Kalifornii do odkrycia. I jeszcze ludka Nevada tak naprawdę. No to... W drogę... Komu w drogę temu czas? No właśnie. Jak widzicie, jest to Kenworth W900. Właśnie go wziąłem, ponieważ teraz po tych nowych aktualizacjach już jeden problem został tak naprawdę naprawiony. Już nie ma tego. I dlatego... Jak tam, wiecie, macie początkowy ten, jak macie tworzenie tego profilu nowego, prawda, to tam właśnie jest wybrać sobie ulubioną ciężarówkę. Ja wtedy, jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, wybrałem sobie Peterbilda, ale właśnie skoro już została zmieniona ten błąd, który mnie najbardziej denerwował, to... To właśnie zmieniłem, że Kenworth jest moją ulubioną marką. I jeszcze tak, a teraz co oni tutaj naprawili? A naprawili oni to, że jak widzicie, tu mamy wyświetlacz, no nie? Wszystko tak fajnie tam do tego. Ale jak widzicie, w prawym górnym rogu tego wyświetlacza jest, pokazuje nasz bieg, na którym przełożeniu znajdujemy się właśnie. No i właśnie to jest tą rzeczą ponaprawioną, ponieważ tego wpierw nie było. To po prostu było puste miejsce. I bardzo mnie cieszy właśnie to, że to naprawione zostało. Ale nadal są rzeczy, które... nie zostały naprawione, choćby na przykład... O!
Mamy tutaj akurat tą rurę, którą widać, ale są dwie rury. Właśnie ta jest. To jest ta. No co jest, że ja ruszyć nie mogę, no. O. No i to mnie denerwuje tu. No co jest? Boże, widzisz, a nie śmiesz, no? Boże, 500 koni. O. Spróbujemy z eterterem. O, dobrze. Takie to kwiatki wychodzą, jak się czasami pod górkę źle ruszy, no. Się ruszyć nie umie, znaczy się. Dobrze, a tak w ogóle co my dziś wieziemy, bo nie powiedziałem wam. Wieziemy mrożone owoce, bo wiecie, zbliża się lato, robi się cieplutko, a mrożone owoce, jak znalazł na przykład jakiś różny rzeczy, no nie? Więc właśnie Jaberski, wybawca wszystkich ludzi, wiozą im na ochłodę z zimności. Z tego różne rzeczy fajne można robić, tak naprawdę. Więc. Niech mają i nie płaczą. O właśnie, ale właśnie wtedy jak macie tą. Bo są dwa rodzaje tych właśnie rur. Zaraz może wam pokażę. Będzie on tu. Tu jest właśnie ta duża część. O, widzicie? Tu jest ta mała, a tu jest ta duża. I po prostu jak jest ta mała, jak widzicie, to tam było normalnie wszystko widać, nie? Cały tył. Ale jak tutaj jest, o ta część, wiecie, ta bardzo super fajnie wyglądająca, tak strasznie zakrywa, że tutaj nic nie widać, po prostu tylko ten metal, tą górę, tam nic nie zobaczycie, i wiecie? I to jest troszeczkę błąd, ale można tak naprawdę iść na kompromisy, no bo można iść, no bo można sobie wziąć właśnie tą mniejszą rurę wydechową. Dalej. Dalej idąc. Muszę pomyśleć. A, jeszcze rzecz. Zobaczmy sobie w ogóle całą tutaj, jak to wygląda. O. Bardzo ładnie. Tylko jak widzicie, tu też jest mały błąd, ponieważ tutaj, jak widzicie, jest zaślepione wszystko. O. A na zewnątrz. O, widzicie? Tutaj na górze są okna, a tam na dole ich nie widać. To jest następny błąd, który nadal nie został poprawiony. I tak naprawdę to chyba wszystko w tej ciężarówce, jeśli chodzi o te błędy i te naprawione. Bo w sumie to tam, jak widzicie, dużo nie ma. Ale najważniejsze właśnie było ta skrzynia biegów, ponieważ człowiek to po prostu się mylał, jak jechał, bo to nie było widać. Teraz już tego problemu nie ma.
W ogóle według mnie to ta ten ekranik główny jest bardziej szczegółowy niż w tamtym tym drugim Kenworthie, tym tylko nazwy nie pamiętam, nawet nie będę kłamał, bo nie pamiętam. To właśnie, bo tam na przykład nie pokazuje nam prędkości, a tutaj już jest. O, i to bardzo mnie cieszy. Dobra, teraz dalej. Ponieważ jest w WTS-ie po nowej aktualizacji, jak i tutaj, a wersję gry wam teraz nie pamiętam, ale będzie oczywiście w opisie. Zaraz, czekajcie, rozgrywka. Tutaj są właśnie teraz trochę inaczej to zrobione, jest bardziej, jest więcej możliwości. Czekajcie, o. Już pierwszy sobie to odznaczyłem. To są właśnie, teraz można sobie właśnie nie trzeba, można sobie właśnie ukryć tego generacji drogowego, już nie trzeba wpisywać jakichś kodów, wiecie, żeby on nie był taki natrętny, jeśli komuś to przeszkadza, bo mnie na przykład w ogóle, no. I takie tam jeszcze różności. Następnie mamy, po prostu jest to tak lepiej podzielone, jakieś, to jest jakoś to bardziej przejrzyste, takie trochę inne, więcej opcji po prostu jest. I to właśnie tak tutaj to właśnie tak inaczej trochę wygląda, tak lepiej. W WTS-ie jeszcze troszeczkę się bardziej różni, więc pewnie wam pokażę, jak to wygląda. O! I tak to właśnie się wiedzie. Tak w ogóle, Kenworth rzuci więcej, to jest klasyk, piękny. I coś jeszcze chciałem powiedzieć, oczywiście tak chciałem powiedzieć. Powstał on w tym samym roku, co powstała sama marka Kenwortha. Roku nie pamiętam, bo nie byłbym sobą. Ale właśnie to jest pierwsza ciężarówka, która powstała z tej firmy. Jak widzicie, od razu już się brali porządnie za coś. No bo sami zobaczcie, jaka pięknie tu. O, czekajcie, bo już zjechałem. Piękne tereny. Co wy na to, żeby teraz ataku sobie wizytóweczkę zrobić? I klik. Ok. To bardzo fajnie. Tak naprawdę to już chyba się zbliżamy do końca, wiecie? Tego wszystkiego. Trochę za krótki wziąłem. Za krótką trasę wziąłem, ponieważ tutaj mapa jest mniejsza. Czy mniejsza, jest bardziej zeskalowana, wiecie, w mniejszej tej, pomniejszona, niż w WTS-ie. Po prostu jest mniejsza, bardziej zeskalowali ją. I tutaj trochę ten, nie dość, że czas szybciej leci, więc czasami nieraz można się spóźnić. Ale i właśnie tutaj ta droga szybciej mija, co prawda 2 godziny to... Prawda, godzina to tyle co nic, no. O Jezus. Zwrotny ten Kenworth jest, wiecie? O, już teraz fajnie, już. Przy okazji... No zobaczcie, jaki piękny. Nadal nie rozumiem, jak ktoś może powiedzieć, że ta gra jest to, że ta gra jest identyczna jak ETS, bo ona nie jest. To w ogóle jest inny klimacik, są w ogóle inne ciężarówki, ta inna fizyka tak naprawdę i troszeczkę inne rozwiązania. Co prawda panel sterowania, wiecie, ustawienia są takie same i przypisane na początku te guziki, więc nie trzeba się tego według mnie uczyć, więc to jest jeszcze na plus. Bo ja już jak włączyłem to grę, to wiedziałem gdzie to jest, ja wiedziałem co mam robić, nie miałem żadnych większych problemów. I to mi się bardzo właśnie podoba.
paliwa nam powinno starczyć. Myślę. A tam. Popatrzmy na jakie piękne tutaj są tereny. A tutaj są naprawdę piękne tereny. Tu jest pięknie. O. Pięknie. Pięknie. W sumie to może na wizytóweczkę zrobić sobie. Może jednak stąd zrobimy, zobaczę jak mi będzie pasować. Tak, skupienie płaszczyzny. Siła wyznania. Siła rozmycia. O tak. I nasycenie więcej. O. Pięknie. Ja tutaj chyba w ogóle jestem. Mam tutaj połączenie z wodą, no nie? Water-strike znaczy się. Termino dwójka Bohuna. Maria. W ogóle tu jest inna mapa, przecież tu w ogóle co innego się dzieje. Bardzo fajnie jest. Ja oczywiście, się bardzo nie mogę doczekać nowej tej właśnie tej aktualizacji, jeszcze tego jednego darmowego stanu, którym ma być Arizona. Tak, bo teraz mamy Nevada, Kalifornię, to będzie Arizona. O, właśnie tej Arizony bym chciał sobie właśnie tam pojeździć. Choć jeszcze na razie jeszcze tego nie. O. Ja sobie kupię ciuszko. Co nie? Powinienem się zmieścić według zasad. I się mieszczę. Od razu mówię, że dzisiaj nie zdążę chyba nagrać farminga, ale nie jestem pewien. Bo ETS-a na pewno nagram, dzisiaj będzie, ale nie wiem jak z farmingiem. Czy będzie mi się chciało, czy zdążę, czy dam radę. Ponieważ troszeczkę mam gdzieś napięty grafik. O, widzicie, o tym właśnie mówię, tutaj się nie da, nie da się porządnie jechać. Ile tu nam zostało drogi? 46 minut, a według tego? Godzina? To co wy macie z dupy? No dobra, ma no. To sami zobaczymy przecież. I tak się wyrobię. Czy powinienem? Może nie przy tej prędkości. Latki mi spadają. Co to ma być? Aż tak słabo.
Jezu. Denerwuje mnie to w tej grze, no. Ta ciężarówka ma tyle koni, a się zebrać nie umie po ludzku. Ile ta turny ładunek ma? 16 ton. Jeszcze jest betka. On tylko się zwalnia. Jeszcze się ciemno zrobiło. Zaraz już koniec będzie. Czego tam się piszczysz, ludzie? I widzicie, tak to w szybki sposób Berski się potrafi wkurzyć. O Boże. No i zapomniałem, o czym tu miałem do was jeszcze powiedzieć. No cóż. Już będzie coś widać. O Boże. Ale dziś, ale miałem w tym tygodniu strasznie dużo miałem strasznie dużo wolnego tak naprawdę. Dzięki tym trzecim klasom gimnazjum. Tylko 2 dni do szkoły. I teraz znowu weekend. Po prostu mam labę. Człowiek się tak już teraz ujewam rozbestwił, kiedy niby się już zrobiłem, że wow, sam siebie nie poznaję. Ale właśnie. Ale... Więc dlatego tak naprawdę udało mi się farminga nagrać. Bo nie udałoby mi się. Kurczę, szkoda, że mi się nie udało w dzień tutaj przyjechać. Bo tutaj jest tak ładnie. O, tutaj ten odcinek drogi jest tak piękny, że myślałem, że uda nam się go właśnie w tej części. Znaczy rano się uda go zobaczyć. A tu niestety kops. No szkoda. Szkoda, szkoda. Bardzo. Wyśniemy co tam już. To jest to chociaż muszę. Najgorszy moment. Z tym nosem się wyrobić nie da. Czekajcie, bo zaraz jeszcze znaczy, bo coś zrobię. I najgorzej jest zaparkować. Chociaż czy ja przypadkiem kiedyś nie mówiłem, że zaczepię o naczepę? Coś.
żebym ja jeszcze coś widział, to by tak łatwo się było, wiecie? Teraz mam, wiecie, przez to skrzynię tylko w ETS-ie się mylę, wiecie? Już cały czas. Widoczność tu jest powalająca. Nie, czekajcie. Zrobimy troszeczkę inaczej. Po co ja się będę cisnąć? Tym bardziej, że nagrałem. Może żebym nie nagrywał, to bym się wziął za tego. Czekajcie. Dobrze, że to można sobie cofnąć. O. Jest po prostu zbyt ciemno, tam nic nie widać. Teraz tylko ładną nawrotkę trzeba zrobić. Tylko jak? Zrobimy jeszcze inaczej. O, no tak, o. Co? O, już myślałem, że da się wyjechać. Szkoda. Czekajcie, sobie poradzę może tą kamerą. Ale ładnie wygląda ten łódź. Zamknij się tam. Boże. Jak Berski przyjedzie gdziekolwiek, to wszędzie zrobi jakiegoś chaosu. Ja już mu przypadkiem nie kazałem cię zamknąć. O. Nie no, się naprawdę wkurzyłem. Czekajcie, muszę się popić. Cholera, ty jaśnista.
Dasz radę. Kenward ci nie zawodzisz. Nie zabić. Nie zabić mnie. Mieści się ta duża naczepa? Mieści się. Może dobrze, że to na czepa jest ma po boku te diody. Bo to nic by sobie nie wyszło. O, dobra. Nie lubię po ciemku czego robić. Jak jeździć mogę nocą, to nie manewrować. No wiecie co, spóźnienie. A miałem się wyrobić. Dobrze, dziękuję wam za obejrzenie tego mega... Jak nazwać to? Mega super dziwnego, nieudanego, nudnego odcinka. O, właśnie, więc dziękuję za obejrzenie. Zapraszam ponownie i cześć.